Niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego wzrostu, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania, z tej strony Dora. Witajcie moi drodzy, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie, zasubskrybuj koniecznie, aby nas nie zgubić, kliknij sobie dzwoneczek powiadomień, aby Ci się wszystko wyświetlało, dzięki czemu dołączysz do naszej społeczności i będziesz otrzymywać więcej informacji o tym, co tutaj się dzieje między nami. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie, mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję za każdy like, za każdy komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz Wasze super podziękowania. Dziękuję, 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 kochani. Dzisiejsze przesłanie będzie dla naszej cudownej rybeczki. W Słońcu, w Księżycu, ascendent, weźle księżycowy. I może to też rezonować z osobami, które gdzieś tutaj mają, nie wiem, jakąś sytuację z naszą rybką. Zacznijmy. A więc drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższe istoty miłości i światła. Proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, wiadomości i informacje macie do przekazania dla naszej rybki? Zobaczmy sobie podstawa, główny cel. Dobrze, czyli jest tutaj coś, co jest związane być może z pracą, pewne rzeczy, na które gdzieś tutaj pracowaliście. Być może widzi jakaś prawda odnośnie kogoś, kto się zachował nie fair. Od razu widzę tutaj jakieś podstępy. Dla niektórych może to też mówić o tym, że ktoś po prostu pracuje i porusza się po cichutku. Być może wyrażacie swoją prawdę, tak jakby być może pewne rzeczy robicie po kryjomu. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jeszcze w tej energii nam się pokaże. Podstawa tej sytuacji. Ty chcesz wyjść. Tak jak mówię, no, taką energię czułam dokładnie. Bardzo możliwe, że ktoś tutaj zadziałał na czyjąś niekorzyść. Bardzo możliwe, że ochroniliście się przed jakąś czarną magią. Rzeczy, które działy się po kryjomu. Bardzo możliwe, że ktoś używał do tego, do tej magii, nie wiem, pełni księżyca. Pełnię księżyca pełnił tu bardzo dużą rolę, ale ktoś tu ma dużą wiedzę, ktoś bardzo możliwe, że nie zdawał sobie z tego sprawy, z kim zadziera. Ktoś... Tak, dokładnie tak. Jest tutaj takie... I ta pełnia księżyca jest bardzo symboliczna. Bardzo możliwe, że podczas tej pełni księżyca tutaj coś się zakończyło. Jakaś bardzo ważna, krucjalna sytuacja, która trwała być może długo w Waszym życiu. Bardzo możliwe, że czekacie tutaj prawdopodobnie na jakieś wiadomości odnośnie kogoś, kogoś, kto zachował się nie fair wobec Was. Zobaczmy, o co Ty się martwisz? Obawy, w Twoim głównym celu. Coś, co jest związane z przemieszczaniem się, być może, z podróżami. Bardzo możliwe, że, nie może, że jest gdzieś tutaj jakiś strach o, nie wiem, niemożność ruchu naprzód z miejsca. Być może czekacie, aż coś się zakończy, czujecie, że coś Was trzyma, że coś Was blokuje, że nie możecie przez coś ruszyć z miejsca. Być może trzymacie się czegoś kurczowo i nie zdajecie sobie z tego sprawy, że sami nie pozwalacie się tutaj gdzieś ruszyć z miejsca. Tak to tutaj mi się pokazuje. To są, tak, Twoje obawy. Co Ci siedzi z tyłu głowy w związku z tą sytuacją? Dobrze, czyli jest tutaj jakaś zła osoba, która bardzo możliwe, że zachowała się nieodpowiednio wobec Was. Ktoś, kto powinien być Waszym wsparciem, Waszą pomocą. Osoba, która... Bardzo możliwe, że jakieś narcystyczne zachowania tutaj ktoś ma, że ktoś sobie nie radzi ze swoją osobowością, że ktoś tutaj ma zaburzoną osobowość, ktoś prawdopodobnie ma pozamykane czakry, zamkniętą czakrę serca. Jest w kimś ogrom zazdrości, zawiści, porównywania się, próby kontroli, strach przed porzuceniem,
zakończa się coś toksycznego. Wy tutaj widać, że jest w was jakiś lęk o tą sytuację, czy sprawiedliwości stanie się zadość, czy to wszystko, co było ukryte, bo wy wiecie pewne rzeczy. Tak jakby macie wiedzę, macie świadomość pewnych rzeczy, znacie prawdę. I znacie tą prawdę od długiego czasu na temat tego, jak pewne osoby się poruszały, jak pewne osoby raniły innych, co tak naprawdę się wydarzyło, kto tutaj robił jakie rzeczy, kto zadawał cały czas ciosy innym ludziom za pokryjomu, za czyimiś plecami i patrzył, co może z tego dla siebie zagarnąć, jak może przekabacić ludzi na swoją stronę. Ktoś, kto kierował się silnym ego, ktoś, kto patrzył tylko na to, aby mnie podziwiano, abym... Ktoś został odcięty od źródła. Poprzez swoje toksyczne zachowanie ktoś został odcięty od źródła. Co tu się dzieje aktualnie? Aktualna sytuacja. Bardzo możliwe, że ktoś ma jakiś plan, podąża w waszym kierunku. Być może ktoś nie widzi... Kto, tak, to jest masakra. Komuś kończy się czas. Ktoś wie, że pewne rzeczy wyjdą na jaw. Zakończa się jakieś oszustwo, kłamstwo. Ktoś wie, że to nie jest ukryte, że ludzie wiedzą, jaka jest prawda. Ludzie wiedzą i widzą, jaka jest prawda. Zakończyło się jakieś kłamstwo. Zakończyło się coś, co było ogromnym kłamstwem i wielką iluzją. Ktoś odzyskuje równowagę. Czyli w tej chwili widać, że tak jakby... Co jeszcze aktualnie się tutaj dzieje? Być może jesteście w jakimś konflikcie z jakimiś ludźmi. Być może jest tutaj jakaś walka, brak równowagi. Być może zakańcza się w was coś, co było związane ze stratą kogoś bliskiego. Żałoba dla niektórych z was może się zakończyć. Lub być może ktoś was zdradził w przeszłości. Staliście długo w miejscu, gdzie ludzie cały czas wokół was prowokowali różnego rodzaju konflikty, problemy. Nastawiali wiele osób przeciwko wam. Czułam silny ból z lewej strony, silny ból głowy, taki migrenowy ból głowy. Być może odczuwacie regularnie jakieś bóle głowy spowodowane stresem, nadmiarem obowiązków. Są tutaj sprawy związane z sądem, być może z jakimś spadkiem. Jest tutaj dużo stresu związanego z czyjąś zdradą, z czyimś oszustwem. Tutaj się mogą pokazać jakieś ważne wiadomości w związku z tym. Zewnętrzne przeszkody. Co tutaj z zewnątrz jest? Zmiana perspektywy odnośnie jakiejś prawdy. Coś, co jest związane z sądem. Zakończenie jakiejś był być może jakiś dom, jakaś rodzina i coś się zawaliło. Było to budowane na jakichś niestabilnych fundamentach. Ma to związek z sądem. Być może jakaś walka o dom, który się rozpadł. Dom... Małżeństwo, być może rozpad małżeństwa, zakończenie, być może ktoś, dla niektórych osób będzie to żałoba po straconym małżonku. Ktoś pozostaje sam w żałobie i stara się dojść do siebie, stara się zmienić perspektywę odnośnie być może życia. Komuś udaje się wyrwać z jakichś toksycznych szponów diabła, słyszę. Bardzo możliwe, że wydarzyło się coś bardzo toksycznego w waszym życiu. Być może byliście przez długi czas kontrolowani przez jakieś toksyczne przyzwyczajenia, toksycznych ludzi. Rzeczy, na które wam się wydawało, że nie macie wpływu. Jednak tutaj widać, że udało wam się chyba odciąć od pewnych rzeczy. Poprzez jakieś trudne zakończenia. Nie wiem, o czym to mówi, kochani. Zobaczmy sobie w takim razie, co do ciebie idzie. Dobrze, czyli idzie do ciebie ktoś, kto chce podjąć z tobą jakieś działania, współpracę. Ktoś, kogo prześladują wspomnienia przeszłości, poczucie winy. Ktoś wie, że zrobił nie to, co należy. Ktoś wie, że się pospieszył. Te syreny, to jest dla was potwierdzenie. Ktoś wie, że poświęcił was. Tak, usłyszałam. Pośpieszył się z jakimiś decyzjami, akcjami. Być może wszedł w jakąś nową relację, nie zdając sobie z tego sprawy, czym jest ta relacja. Być może ktoś
w jakiś sposób uwiązał się, tak? Tutaj widzimy, że jest takie zgniłe jabłko, robal tutaj idzie. Także były tutaj pewne rzeczy, które prawdopodobnie były ukryte, nienamacalne, ktoś nie widział, tak jak mówię, diabła mamy obok. Także tutaj były jakieś toksyczne rzeczy, być może opierała się ta relacja wyłącznie na seksie albo na, nie wiem, materialnych pobudkach? Być może ktoś chciał korzystać z tego, co mieliście, chciał być, ktoś czuł, że komuś się to należy, co wy macie. Ktoś chciał korzystać z tego być może, co wy macie i być może tutaj w tej chwili ta osoba wraca, ta osoba chce być może pewne rzeczy, nie wiem, naprawić. Tak jak mówię, dla mnie to wygląda tak, jakby tutaj kogoś ścigały demony przeszłości, swoich ówczesnych akcji. Tak jakby ktoś sobie zdaje z tego sprawę, że wybrał nieodpowiednio, że być może nie było to odpowiedzialne, co ta osoba zrobiła. Bardzo możliwe, że wasza izolacja, albo wy się odizolowaliście, albo ktoś inny, tak? Może tutaj być sytuacja z jakąś matką, tak? To może być wasza matka, to może być czyjaś matka, to wy możecie być mamą, to może być matka dziecka, na przykład partnera, albo może to być, no, czyjaś mama. Może to być starsza osoba. Może to być babcia, teściowa. Mogą tu się pojawić ważne wiadomości odnośnie... ktoś być może chce się z wami skontaktować, ktoś być może... Tak, ktoś chce być może wam coś zaoferować. Ktoś... Ktoś teraz chce na nowo coś zacząć budować, jak widzi, że coś zaprzepaścił. Jak wykonał za waszymi plecami masę rzeczy, tak, do których się w życiu nie przyzna. Być może powie wam półprawdę, ale nigdy nie powie wam całej prawdy, bo wie, że w życiu nie miałoby to opcji i prawa bytu. Nigdy nie zaakceptowalibyście tego, wiedząc, co te osoby zrobiły za waszymi plecami. Jak na to odpowiesz, co do ciebie idzie tutaj, tak? Czyli idzie do ciebie jakaś oferta w związku być może z domem, z rodziną, siła, może to mówić o znakach, mam lwa, strzelca, tu na odwrocie widzę, byka, coś na przestrzeni rodziny, tak, bardzo możliwe, że ktoś chce, ktoś pragnie na nowo tej radości i spełnienia. Wy wiecie pewne rzeczy, wy sobie zdajecie z tego sprawę, że tak naprawdę wszystko jest w waszych rękach, że decyzja należy do was i ta decyzja, którą wy podejmiecie, zaprocentuje w waszym życiu, tak? Tylko musicie tutaj podjąć świadome decyzje. Nie pozwolić sobie być może, nie wiem, naiwnie do czegoś podejść. Dla niektórych z was będzie tutaj takie... Ktoś być może wróci, ktoś będzie chciał, abyście poczuli się winni za to, co się stało. Ktoś będzie robił z siebie ofiarę, stawiał siebie w pozycji osoby wykorzystanej i przegranej, pomimo tego, że ta osoba cały czas gdzieś za waszymi plecami źle wam życzyła i źle... Masakra po prostu, czuję taką ciężką energię, kochani. Ta osoba wie, że źle postawiła, źle zainwestowała, ktoś coś zainwestował, ktoś coś świętował zbyt wcześnie z osobami, które miały plan, aby kogoś wykorzystać, jeżeli chodzi o finanse. Ktoś zobaczył gdzieś jakąś szansę, okazję i wykorzystał tą okazję. Ktoś dał się nabrać, ktoś był sam prawdopodobnie bardzo materialistyczny, dlatego został, być może ktoś sam wykorzystał kogoś, być może ktoś miał złe poglądy na temat tego, co ma w swoim życiu i być może właśnie przez to również został wykorzystany, aby móc przebudzić się do pewnej prawdy, że to nie finanse są ważne, że to inne rzeczy bardziej się liczą, że to chodzi o relacje, być może o miłość, być może ktoś teraz zdaje sobie z tego sprawę, co stracił, co miał w swoim życiu i co zaprzepaścił. Co się zakończyło, do czego nie można powrócić, do czego skłoniło mnie ta zazdrość, ta chęć. Ktoś chciał mieć coś, co ktoś inny ma i za wszelką cenę ktoś chciał to zdobyć, nie licząc się z niczym. Za wszelką cenę ktoś poświęcił wszystko, ktoś zaprzedał duszę diabłu za to, aby osiągnąć to, co chce. Bardzo możliwe, że była to czyjaś matka. Za wszelką cenę. Jakieś pieniądze, jak wchodzi, być może, no tak jak mówię, gdzieś ktoś
poszedł po prostu, komuś się wydawało, że znajdzie gdzieś coś lepszego i nie widział, że pewne rzeczy czaiły się, że czegoś nie było widać. Cała ta sytuacja tak jakby opierała się tylko i wyłącznie na kwestiach materialnych, seks i to, co można fizycznie z tego wyciągnąć. Nie miało to nic wspólnego z emocjami, więc nie miało możliwości, aby przetrwać. Nie było to budowane na stabilnych fundamentach, na uczuciach, na relacjach, na poznaniu siebie nawzajem, kim naprawdę jesteśmy i tak dalej, tylko tutaj było po prostu pęd, co chcę osiągnąć, nawet ktoś nie patrzył, ktoś bardzo krótkoterminowo pewne rzeczy, ktoś nie myślał, ktoś bardzo nierozsądnie podejmował pewne życiowe decyzje i być może poprzez to stracił wiele rzeczy. Być może ktoś stracił przez to dom, stracił wszystko być może. Ktoś za czyimiś plecami dobrze opracował pewien plan. Także tutaj być może przyszło pewne odcięcie i ktoś w tej chwili musi dźwigać te swoje ciężary, swoich własnych decyzji. Tego, że ktoś nie widział pewnych rzeczy, że ktoś po prostu nie chciał widzieć tych rzeczy, bo wolał w tym czasie, nie wiem, szaleć, bawić się, korzystać z życia i być może zagarniać coraz więcej, plądrować. Było tutaj bardzo negatywne nastawienie. Było tutaj takie nastawienie na ja zdobywam, po prostu po łebkach, co się da, co się napatoczyło na drogę. Nieważne, czy to rozbijało związki małżeńskie, czy to sprawiało, że nie wiem, ludzie tracili w życiu cokolwiek. Ktoś był po prostu tak jakby zapatrzony. Ja chcę mieć tą monetę, to ja chcę mieć. Ktoś był zapatrzony na finanse, na to, co chcemy mieć. Ja chcę mieć to, co ty masz. Ja chcę mieć twój dom, ja chcę mieć twoje życie, ja chcę mieć twoje otoczenie, ja chcę mieć twoją popularność, ja chcę mieć twoje zainteresowanie, ja chcę mieć twoje talenty, ja chcę mieć wszystko. Ktoś cały czas osądzał kogoś, patrząc na kogoś. Ale wszystko dobiega końca, kochani, w naszym życiu. Także tutaj również przychodzi dzień sądu ostatecznego. Przychodzi wyrównanie rachunków, sprawiedliwość, powrót do równowagi, odcięcie się, tak? Być może izolacja. No widać, że tutaj tak jakby wy odpowiadacie na to w ten sposób, że staracie się po prostu cieszyć swoim życiem. Widać, że koncentrujecie się prawdopodobnie na tym, co jest wam najbliższe. Staracie się regenerować i podejmować te decyzje, które będą najlepsze dla was oraz dla waszych najbliższych. Koncentrujecie się na tym, co jest w tej chwili najważniejsze. Dobrze, sprzątnijmy sobie to na razie. Zobaczmy sobie dalej. Weźmiemy sobie kolejną talię. Jak to dotyka innych? No tutaj tak jak widzimy, jest tutaj bardzo możliwe, że jakieś iluzje. Ktoś traci kontrolę nad wami. Dokładnie tak. Bardzo możliwe, że to o to chodzi w tym wszystkim. Pewni ludzie, którzy byli wokół was, którzy być może korzystali z tego, że byliście za każdym razem, nie wiem, na zawołanie. Były tutaj osoby, które was raniły. Nie byliście tego, przez długi czas nie byliście tego świadomi. Przez długi czas pokładaliście w tych ludziach wiarę, miłość, nadzieję. Wiązaliście z nimi swoją przyszłość. Ktoś was zdradził. I te osoby w tej chwili czują się zdradzone. Także tutaj widzę, że to się wszystko odwraca. Tak jakby w końcu wy odzyskujecie siłę, a te osoby, które dążyły za wszelką cenę, aby wam coś zrobić, w tej chwili stoją w tej pozycji, gdzie czują się sceptyczne, gdzie czują, że mają negatywne poglądy na wszystko i nie wiedzą, co mają zrobić. Ktoś chce prawdopodobnie naprawić, tak jak mówię, pewne rzeczy z wami. Ktoś chce mieć profity z waszych, z tego, co wy, być może, nie wiem, wasz dom, sukces, wasze luksusy, które macie, pewne rzeczy, które wiedzą być może, że do was idą, być może jakieś radości, szczęście, celebrowanie życia. Ktoś wie, że pojawi się w waszym życiu coś pięknego, dlatego ta osoba chce być może... Ktoś stracił wszystko poprzez to, że odciął się od źródła. Wy byliście tym źródłem. Wy byliście jakimś źródłem energii dla kogoś. Ktoś myślał, że pociągnie długo na waszej energii. Ktoś myślał, że przejmie wasz los, że przejmie wasze dary, że przejmie wasze życie. Tylko, że to było tylko na taki krótki moment. To się musiało wydarzyć, abyście zobaczyli, kto jest kim.
aby móc pozbyć się fałszywych ludzi z waszego otoczenia. Osoby, które, słyszę copycat, osoby, które udawały, że są wami, osoby, które chciały, które zachowywały się tak jak ty, które upodabniały się do ciebie, które zaczęły robić takie rzeczy jak ty, ktoś, kto chciał sobie przyjąć całą pochwałę za to, co zrobiliście. Mama mia. Gdy zdecydowanie ktoś tutaj się koncentrował na finansach, na tym, jak może wykorzystać pewne rzeczy, i ktoś w tej chwili żyje koszmarem, który sam sobie stworzył. Bardzo ciężko dotyka to osoby, które was zraniły. Każda osoba, która dołożyła swoją cegiełkę do tego, aby w jakiś sposób, nie wiem, was zwieść z drogi, aby was wykorzystać, aby zamiast być tą prawdziwą, nie wiem, podporą również dla was, albo aby dawać w zamian to, co wy dajecie, każda osoba, która włożyła jakąś cegiełkę w to, aby w waszym życiu coś się powiodło nie tak, albo aby coś wam odebrać, aby, nie wiem, aby chłonąć z was, każda z tych osób odbiera w tej chwili swoją karmę, kochani. Zobaczcie, dlaczego? Dlatego, że ochroniliście swoją energię. To jest energia naszych rybek. Silna magia, wielka wola. Znacie swoje moce i wiecie, jak się chronić. Bardzo możliwe, że stanęliście gotowi do walki, bo wiecie, jakie macie narzędzia, a macie wszelkie narzędzia do tego, aby się ochronić. Więc tutaj jest silna ochrona przed jakimiś negatywnymi wpływami zewnętrznymi. Widać, że znacie się na rzeczy, wiecie, co należy robić i to was w jakiś sposób uchroniło. Być może jest w was tutaj dużo, zawiedliście się na pewnych osobach, tak? Więc wiedzieliście, że nie możecie liczyć już na pewne rzeczy. Widać, że jesteście gotowi na nowe w swoim życiu. Czekacie na nowe przygody, czekacie na ten sukces, który tutaj do was ma przyjść. Zobaczmy w takim razie, co na ten moment reprezentuje ciebie. Energia reprezentująca ciebie. Czyli, okej, czyli no nadal gdzieś tutaj jeszcze cierpicie po tym, co się wydarzyło. No nie uleczyliście gdzieś do końca jednak tego serducha. Bardzo możliwe, że dawaliście z siebie zbyt wiele. Być może nadal dajecie, pomimo tego, że wasze serce jest złamane, pomimo tego, że tak wiele was spotkało, to być może nadal dzielicie się z innymi, cały czas rozsiewacie światło, cały czas staracie się dać, co macie. To, co macie, dajecie to, co macie, niezależnie od tego, co macie w swoim życiu. Przychodzi nowa energia, kochani, dzień sądu ostatecznego, nowy początek, stabilność, nowy rozdział w waszym życiu. Zakończa się trudny czas. Bardzo możliwe, że będziecie świętować w niedalekim czasie nowe radości. Dziewiątka kielichów. Dokładnie tą energię odczuwałam. Swoje radości. Być może zbliżają się jakieś wakacje. To bokiem. Czyli tak jakby to wychodzicie z tego, tak? Wyszła nam ta karta, bokiem nam wypadła. Ani tak, ani tak. Więc widzę to w ten sposób, że tak jakby wracacie na dobre tory. Byliście w trudnej sytuacji, może to mówić o trudnej sytuacji finansowej, byliście w trudnej sytuacji, ale już wychodzicie na prostą i tutaj idzie do was sprawiedliwość. Czyli jesteście prawie tam, gdzie należy, tak? Co jeszcze w tej sytuacji, tu i teraz? Być może jest tutaj zakończenie jakiejś właśnie trudnej sytuacji, która miała zły wpływ na miłość. Dla niektórych z was ktoś tutaj być może nawet robił jakąś magię, jeżeli chodzi o magia miłości, słyszę. Być może ktoś chciał, aby ktoś kogoś pokochał, ktoś kogoś wybrał. Wow, na każdej z tych kart widzę takie, jakby słońce zachodziło w dół. Ostro w ogóle, tak jakby, dobrze, czyli tak jakby stopniowo pewne rzeczy się zakończają, tak mi się to pokazuje. Jakby dochodzi coś do końca, wy też wiecie i czujecie, widzicie, że pewne rzeczy, tak jakby ten najtrudniejszy okres już się zakończa i tak jakby powolutku, po tym trudnym dniu, tak jakby już nastawał ten wieczór, kiedy możecie odpocząć. Także w tej chwili jest dla was ten odpoczynek wieczoru. Wiecie, że to być może sen, bym mogła powiedzieć, tak bym mogła, ten wieczór i sen, i lada moment przyjdzie wam doświadczać poranka swojego życia. Niesamowita energia. Czyli być może naprawdę była ogromna burza w waszym życiu. Bardzo możliwe, że przeszliście przez jakiś sezon płaczu, wylanych łez, ogrom wylanych łez.
I w tej chwili powolutku, powolutku, z powrotem zaczyna to słoneczko wracać do waszego życia. Bardzo dużo mądrości zdobyliście przez te doświadczenia, przez te sytuacje. Widać, że nie bez powodu ta wasza intuicja tak głośno tutaj do was krzyczała i to, że słuchaliście swojej intuicji w tej całej sytuacji, było waszym najlepszą drogą wyjścia z tego wszystkiego, tak? Także bardzo możliwe, że dla niektórych z was otworzyły się tu jakieś nowe umiejętności, nowe talenty, jasnowidzenia, wizji, jakiegoś głośniejszego wewnętrznego głosu słyszę dla niektórych z was. Odzyskujecie siłę. Siłę do walki, jeżeli nawet trzeba. Nie boicie się w tej chwili stawić czoła jakiejś sytuacji. Być może dotychczas byliście na tyle złamani, że czuliście, że ja nie dam rady stawić czoła kolejnej akcji, kolejnej sytuacji, bo nie mieliście w sobie na tyle siły, aby móc cokolwiek jeszcze, o cokolwiek walczyć. Woleliście odsunąć się na bok i odpocząć po tej całej walce, tak? Woleliście odejść od tych wszystkich dramatów i smutków i po prostu powolutku pracować nad uzdrawianiem siebie, nad być może uleczaniem siebie, nad swoim treningiem, nad ponownym koncentrowaniem się nad swoim wewnętrznym głosie, na znalezieniu wyjścia z sytuacji, w której się znajdujecie, na tym, aby zacząć kontrolować sytuacje, które się pojawiają w waszym życiu i przede wszystkim zacząć kontrolować sposób, w jaki odpowiadacie na to, aby nie reagować poprzez strach, poprzez lęk, poprzez to, co mogłoby, bo wiecie, że wy macie nad pewnymi rzeczami tutaj również kontrolę i wiecie też, że to, nad czym wy kontroli nie macie, to możecie zaufać, że wszechświat was wstrzymuje, że was podtrzymuje, że zawsze was złapie. Także bardzo możliwe, że gdzieś tutaj porzucacie trudne rzeczy, odcinacie od siebie masę fałszywych ludzi, grono ludzi, zakańcza się po prostu coś, co, no, co było trudnym etapem dla was, aby mogło ponownie zaświecić to słoneczko w waszym życiu, abyście mogli cieszyć się tym dostatkiem, tymi luksusami, tym sukcesem, na który zasłużyliście, tym pięknym domem wymarzonym, na który gdzieś wyczekujecie być może od długiego czasu. Bardzo możliwe, że wymykacie się po cichutku. Nie chcecie nawet, aby ktokolwiek wiedział, aby ktokolwiek słyszał. Po prostu bierzecie, zabieracie ze sobą to, co możecie i po cichutku wymykacie się, aby doznać szczęścia w swoim życiu, aby nareszcie odczuć tą radość. Być może manifestujecie piękne rzeczy do swojego życia i coś tutaj tak jakby idzie po waszej, tak jakby, słyszę, jakby coś na waszą stronę miało przejść, jakaś dobra, jakby szala się przechylała na waszą korzyść. Dzięki temu, że gdzieś tutaj zostaliście dla siebie, pracując, udoskonalając się, odnajdując równowagę w tym wszystkim, co musicie tutaj, czemu tutaj musicie, nie wiem, co trzeba dźwignąć. Zakończyliście być może pewne toksyczne tory i po prostu działacie z pewnymi rzeczami tak, jak należy. E, K i H. Być może są to czyjeś inicjały. Coś te litery mogą oznaczać dla was. E, K, H lub N. Dobrze, zobaczmy w takim razie końcowy wynik. Końcowy wynik. Odcięcie, tak jak mówię, odcięcie od jakichś tyranów w waszym życiu, tak, zdecydowanie pracujecie tutaj. Końcowy wynik jest naprawdę bardzo pozytywny. Dla niektórych mówi to o podróży, o tym, że znajdziecie w sobie wystarczająco siły, aby stawić czoła pewnym sytuacjom, aby wydobyć się z jakiejś sytuacji. Okej. Wydobyć się być może z sytuacji, gdzie byliście, być może byliście w braku finansowym albo byliście uwięzieni w jakimś miejscu, albo byliście w braku konkretnej decyzji, być może czuliście, że nie wiem, że utknęliście w przeszłości i nie możecie wydostać się z tego, być może czuliście, że wasza przeszłość zbyt mocno was trzyma, dlatego nie możecie ruszyć naprzód. Bardzo możliwe, że dotyczyło się to jakichś innych osób, być może trzeba było gdzieś tu w jakiejś sytuacji współpracować z innymi osobami, aby się móc czegoś nauczyć. Jakieś ważne lekcje trzeba było wyciągnąć z tej sytuacji. Bardzo, dla niektórych z was pojawiły się tutaj blokady w kreowaniu, tak? Być może pesymizm, brak pasji, zainteresowania, być może czuliście, że gdzieś straciliście jakieś okazje i możliwości na pewne rzeczy.
być może zbyt krytycznie podchodziliście i pesymistycznie do pewnej rzeczy. Mogło to również dziać się za sprawą pewnych osób, które były w waszym życiu, które być może już nie idą z wami do tej waszej przyszłości. Także tak jak mówię, tutaj się wymykacie, udaje wam się uwolnić od jakiegoś toksycznego cyklu w waszym życiu, aby móc świętować swoje radości. Nie bez powodu, kochani, byliście przez tyle czasu odizolowani. Jeżeli tak właśnie jest, jeżeli czujecie, że wychodzicie właśnie z takiego czasu pustelnika, jak to Jezus na pustyni przez 40 dni i nocy, być może potrzebowaliście tego, aby odzyskać swoją równowagę, jasność umysłu. Przychodzi do was nagła, silna zmiana. I bardzo ważne jest to, aby nie zwracać uwagi na to, co widzicie na zewnątrz, bo to, co widzicie na zewnątrz, może być bardzo mylące. Dlatego musicie słuchać swojej intuicji i energii. Te talenty i te umiejętności, które odkrywaliście podczas izolacji, kochani, wydarzą się jakieś rzeczy. Wy czujecie, że coś się zbliża. I trzeba będzie w tej sytuacji użyć swojej intuicji. Bardzo możliwe, że chodzi tutaj o odnalezienie równowagi, znalezienie jakiejś kompromis, słyszę. Kompromis, pójdź na kompromis, być może z własnym zdrowiem, być może jest w Twoim życiu brak równowagi i przez to gdzieś tutaj nie możecie podjąć jakiejś decyzji. Być może jest tutaj jakaś ważna prawda na przestrzeni rodziny, która wyjdzie na jaw i to pomoże Wam odzyskać równowagę. Bardzo możliwe, że ma to związek z jakąś czarną magią, która się odbyła na przestrzeni Waszego życia odnośnie spełnienia się Waszych marzeń. Zakończa się tu, kochani, coś. Jeżeli odbyły się tutaj jakieś czary, jeżeli czuliście, że faktycznie coś z zewnątrz miało na Was jakiś silny wpływ, to widzę, że tutaj pewne rzeczy się zakończają. I tak jakby dostajecie możliwość, aby ruszyć z miejsca, ale musicie podjąć decyzję, bo tutaj tak jakby Wasza decyzja jest krucjalna do tego, aby te rzeczy się zmieniły. Musicie się skoncentrować na priorytetach. Może to prawdopodobnie mówić o zakończeniu jakichś niezdrowych przyzwyczajeń lub używek, nałogów. Gdzieś, tak, być może czujecie się niekomfortowo z pewnymi rzeczami. Dobrze, znalezienie, równowaga cały czas słyszę, zobaczmy, zobaczyłam, 330, co to znaczy? Twoje działania zostały zauważone. Załatwiłeś w swoim życiu pewne sprawy, nad którymi trzeba było pracować. Twoi aniołowie oddają Ci chwałę. Usiądź w komforcie, wiedząc, że z każdym pozytywnym działaniem, które podejmujesz, tworzysz w życiu równowagę. Kontempluj wszystkie niewidzialne siły, które Cię wspierają. Wow, okej, okay, mega. To jeszcze zobaczmy 3, 4, 1. Miłość Ci pomaga. Aniołowie chcą dać Ci wspierającego partnera. Jeśli jesteś singlem, zacznij zauważać nowych ludzi wkraczających w Twoje życie. Jeśli jesteś w związku, zastanów się, czy ostatnio został on wzmocniony. Medytuj leżąc z rękami na czakrze serca i powtarzaj mantrę. Jestem kochany. Bardzo możliwe, że doświadczaliście ważnych wyzwań w swoim... Jeżeli jesteście w relacji miłosnej, tak? Jeżeli jesteście w relacji miłosnej, może mówić to o tym, że przeszliście przez bardzo ważną próbę. Bardzo ważną próbę Waszej miłości, Waszej szczerości, nie wiem, sprawiedliwości, lojalności przede wszystkim słyszę. Być może mieliście okazję, aby przyjrzeć się z bliska wszystkim relacjom, które Was otaczają i być może dostrzegliście pewne rzeczy, których nie jesteście lub nie byliście dłużej w stanie lekceważyć, które wymagały Twojej uwagi i musieliście się nad nimi pokłonić. Bardzo możliwe, że zaniedbaliście pewne rzeczy w swoim życiu i musieliście być może tutaj tak, zostać, nie wiem, wystawieni na jakąś próbę, aby móc ponownie, nie wiem, powrócić do jakiejś, nie wiem, ciągle powtarzam, nie wiem, może Wy ciągle myślicie, że czegoś nie wiecie, nie wiem. Wiesz, wiem, zawsze wiemy, tylko nam się wydaje, że nie wiemy. Może trzeba znaleźć jakieś miejsce na poprawę, wiecie o tym, że jest coś, co wymaga od Was działania, jakiejś konkretnej poprawy,
Rozejrzyj się po swojej duszy i zadaj sobie pytanie, czy masz trochę niewykorzystanej energii w jakiejś sferze czy dziedzinie. Zbadaj przestrzeń swoich myśli, działań i słów. Postaraj się kontemplować nad swoimi działaniami. Zostań w samotności. Zastanów się, gdzie jest w Twoim życiu miejsce na poprawę. Co możesz zmienić, co możesz zrobić, aby móc ponownie otworzyć się prawdopodobnie na jakieś relacje lub ludzi nowych w Twoim życiu. Co robisz takiego, co nie pozwala Ci otworzyć się? Być może jest tutaj coś, co powoduje, że masz jakieś, nie wiem, wyrzuty sumienia, jakiś żal, jakieś, no nie wiem, cokolwiek, jakieś dziwne emocje, które powodują, że czuję, że nie chcę ludzi w moim życiu. Dlaczego? Co powoduje? Czego być może jest coś, co sami przed sobą maskujecie, ukrywacie, czego się wstydzicie, czego nie chcecie pokazać światu? Zastanów się, przyjrzyj się temu, być może trzeba tu wprowadzić jakieś zmiany w tym temacie. Dobrze, kochani, czas na pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że wiecie już, o co chcecie zapytać. Jeśli nie, to włączcie pauzę. Gdy pytanie się pojawi, to ponownie włączcie sobie play, aby usłyszeć swoją odpowiedź. Na niektórych słyszę, że istnieje coś lepszego. Wypatruj znaku. Wybierz nowy kierunek. Tak, słyszałam, istnieje coś lepszego. I zobaczcie, mamy wybierz nowy kierunek. Zdobądź więcej informacji. Oraz podejmij działanie. Zaraz sobie rozwiniemy troszeczkę te odpowiedzi, zobaczymy, co nam to chce jeszcze powiedzieć, tak? To jest główna energia. A więc zajrzyjmy sobie troszeczkę głębiej. Wypatruj znaku. Być może macie jakieś talenty, którymi macie się dzielić. Być może macie wspierać innych ludzi swoją radą, jakimiś duchowymi talentami. Być może macie pomagać innym się leczyć w taki sposób. Dla niektórych jest tutaj praca z kronikami Akaszy. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki się dostanie, znajduje się w rękach Boga, a więc miej wiarę i pozostaw to w Jego rękach. Bardzo możliwe, że zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Ta zmiana doda Ci pozytywnej energii. Być może należy dlatego rozejrzeć się w innym kierunku, być może nie patrzycie tam, gdzie trzeba. Czego tak naprawdę pragniesz? Wyobraź to sobie i pozwól, żeby Twoje marzenia się spełniły. Pamiętaj o tym, że negatywne myśli blokują Twój rozwój. Być może zasiewacie tutaj jakieś ważne marzenia podczas pełni księżyca, swoje manifestacje. Starajcie się myśleć pozytywnie i nie dopuszczajcie do siebie myśli, że coś może pójść nie tak. Macie tutaj wypełnić jakąś ważną rolę poprzez dzielenie się swoją prawdą, swoimi doświadczeniami. Wybierz nowy kierunek. O czym nam to mówi? Dziecko. Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Być może w tej chwili odstawiacie to wewnętrzne dziecko na bok. Anioły pomogą Ci oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. Być może możecie również uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko poprzez zabawę z dziećmi, poprzez wyjście na świeże powietrze z dziećmi, poprzez spędzanie czasu właśnie jako to dziecko. Bądź dzieckiem, kiedy spędzasz czas z dziećmi. One to kochają najbardziej. I Twoje wewnętrzne dziecko też kocha to najbardziej. Zawsze uwierz mi, że podziękujesz sobie za to. Kiedy dajemy po prostu sobie być tym dzieckiem, kiedy jesteśmy w gronie innych dzieci, kochani, wtedy najbardziej otwiera się nasza czakra sakralna, tworzenia, tak? Dzieci mają ogromną wyobraźnię, po prostu chwytają chwilę, żyją chwilą i korzystają z niej najlepiej, jak się da. Także postarajcie się być może gdzieś tutaj też, ta czakra sakralna dla niektórych może być ważna. To też mówi o płodności, o wyobraźni, o kreowaniu, o takiej pewności siebie w to, co robicie, że czujecie, że możecie się wyrażać, tak? Postarajcie się może nosić więcej pomarańczowych kolorów, kamienie, karneloid, karnelid, nie wiem, jak się po polsku to nazywa,
Taki karmelkowy, pomarańczowy kamień, no, karnelit, nie pamiętam jak to się nazywało. Poszukajcie sobie, kochani, czakra sakralna, pomarańczowe kamienie, pomarańczowe kolory, tak? Pomarańcze, jakieś pomarańczowe, pomarańczowa papryka, marchewki, nie wiem, pomarańczowe, to co jest pomarańczowe, tego potrzebujecie. Ktoś się może musi przefarbować na rudo. Idź naprzód, Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Anioły zajmują się tą sytuacją razem z Tobą od samego początku, nieustannie strzegąc siebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, a zaprowadzi Cię ona naprawdę daleko. Także postaraj się w tym wszystkim, tak jak mówię, to jest bardzo ważne, aby postarać się skierować w inną stronę. Być może zbyt mocno, nie wiem, koncentrujecie się na pewnych rzeczach, które musicie, tak? I zbyt wiele energii w tym pokładacie, zbyt mocno jesteście wytrąceni właśnie z tej równowagi, więcej połączenia z naturą potrzebujecie być może. Bardzo możliwe, że bardzo dużo z siebie dajecie po prostu i jest już czas, żeby coś dla siebie zatrzymać, żeby coś zachować, żeby znaleźć chwilkę na to, żeby, nie wiem, siebie nagrodzić, żeby znaleźć równowagę w tym przyjmowaniu, nie tylko ciągle dawać z siebie. Przewodnictwo godne zaufania i praca z energią, także bardzo możliwe, że macie tutaj jakieś ważne talenty, jesteście prowadzeni do tego, aby je wypełniać. Odpowiedzi na Twoje modlitwy otrzymujesz w wspaniały sposób. Jest to prawdopodobnie jakiś pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że anioły są u Twojego boku przez cały czas. Poproś o wsparcie swoich aniołów i bądź gotowy na przyjęcie tego wsparcia zawsze i wszędzie tam, gdzie będziecie go potrzebować. Bardzo możliwe, że dostajecie jakichś nowych przewodników duchowych, którzy Was prowadzą i wspierają, którzy Was... Tak, słyszę, dla niektórych z Was jest tutaj takie wielkie natchnienie. Czujecie, że musicie zacząć kreować, coś z siebie wyrażać. Także bardzo możliwe, że są tu jacyś przewodnicy duchowi, którzy chcą Wam pokazać, którzy chcą Was nauczyć być może jak kreować. Może to być poprzez pisanie, poprzez malowanie, poprzez jakieś sztuki piękne. Jest to jakiś sposób kreowania, praca z energią. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencję stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim oraz być może klientom. Więc być może macie gdzieś tutaj pracować w jakiś sposób, aby, nie wiem, ta być może to wyrażanie, ta kreatywność w jakiś sposób może pomóc innym ludziom, ich uzdrowić. Mam tutaj też niewinność. Bardzo możliwe, że czujecie, macie jakieś wyrzuty sumienia za pewne rzeczy. Być może macie jakąś złość, wstyd, poczucie winy. Coś, co zaciemnia Twój obraz świata. Pozwól sobie cieszyć się spokojem serca. Uwolnij się od toksycznych rzeczy. Poddaj się po prostu. Odpuść pewne rzeczy. Przyjmij miłość i pomoc. Musisz odpuścić coś, czego trzymasz się kurczowo. Być może robicie coś od wielu lat i już czas to zakończyć. Zdobądź więcej informacji, o czym nam to jeszcze mówi. Pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty. Bądź wyrozumiały dla samego siebie. Także tutaj, tak jak mówię, być może boicie się zakończyć pewnych rzeczy, rozpocząć pewne nowe rzeczy. Być może macie wyrzuty sumienia, że zakończyliście jakieś rzeczy i że chcecie nowych rzeczy w swoim życiu. Ale to jest niezbędne dla rozwoju. Musicie zdystansować się do wszelkiego dramatu, który Was w tej chwili otacza, aby nie ściągał Was z tej drogi, na którą tutaj jesteście wzywani. Zobaczcie, kochani. On tutaj też kreuje, tak? Stworzyłeś tę sytuację i masz dużo siły, żeby ją zmienić. Bardzo możliwe, że trzeba przetransformować swoje emocje, że trzeba wyrazić pewne rzeczy, być może trzeba z kimś porozmawiać, być może, nie wiem, w jaki sposób właśnie wyrażanie się jest Waszym życiowym celem. Być może macie ważną wiedzę do przekazania poprzez jakąś sztukę, którą tutaj macie stworzyć. Ktoś może mieć tutaj 70 lat albo siódemka, albo ktoś może być 70 rocznik. Pamiętaj o tym, że jesteś stworzony na podobieństwo i obraz samego Boga. Nie jesteś pasywną ofiarą. Nie wmawiaj sobie, że w Twoim życiu coś się odbywa nie tak, jak należy. Masz prawo i masz umiejętność.
do tego, aby być ponad wszystkim i do wszelkich zmian w swoim życiu i do tego, aby zmienić tą sytuację. Wy wiecie, że tak naprawdę wybór jest wasz. Wystarczy jedno wasze słowo, wystarczy jedna decyzja, jedno skinienie i sytuacja się zmieni totalnie. Tylko czy ty tego chcesz? Tutaj są pewne rzeczy, które wy wiecie, że są zależne od was, tylko i wyłącznie od was. Nad resztą pracuje Bóg. Jednak pamiętaj, że tak długo jak obwiniasz innych lub wierzysz, że kontrolują ciebie, to oddajesz im moc i stoisz w miejscu. Ale kiedy wzywasz Boga i wzywasz swoje anioły, prosząc ich o podpowiedź, o prowadzenie i oddając im odpowiedzialność i przewodnictwo, możesz w cudowny sposób wszystko zmienić. Także pozbądź się obwiniania siebie i innych osób. Pozbądź się osądu, żalu, bólu. Może trzeba sporządzić listę jakichś kolejnych kroków do podjęcia działań i następnie podążać za tą listą, aby konsekwentnie robić rzeczy, które są do zrobienia. Aby być może wykonywać pewne rzeczy, jedna rzecz w ciągu dnia i wiecie wtedy, że konsekwentnie zrobicie to, co macie do zrobienia. Aby się nie przemęczać, ale każdego dnia zrobić po troszkę. Może trzeba przeprowadzić jakąś szczerą dyskusję z inną osobą w tej sytuacji, w której gdzieś tutaj jest jakiś konflikt, albo jest coś, co, nie wiem, samodzielnie nie możecie może podjąć jakiejś decyzji. Podejmij się dziś jednego albo większej ilości kroków w celu realizowania swoich marzeń, bo ty masz na to ogromny wpływ i daj sobie pozwolenie na to, żeby zrobić zdrowe zmiany w swoim życiu. Tu jest jeszcze taka modlitwa, przeczytam wam tą modlitwę. Dziękuję Ci za pozwolenie mi na oparcie się na Twojej mocy i za przypomnienie o mojej własnej sile. Proszę, poprowadź mnie do określenia i uzdrowienia siebie zgodnie z Bożą wolą, tworząc spokój i błogosławiąc wszystkich wtajemniczonych. No, kochani. Dobrze, w takim razie zobaczmy sobie jeszcze, podejmij działanie. Ktoś może ma tu 48 lat, być może ktoś jest urodzony 48-rocznik, 49 lat być może. Skoncentruj się na swoich atutach. Być może ktoś właśnie miał urodziny, tak? Z 48 na 49 przeskoczył, albo może to być też rocznik, nie wiem. Z kimś z Was będzie rezonować ten numer, także dajcie znać w komentarzu, co to dla kogo z Was jest. W każdym bądź razie mamy tutaj podejmij działanie, tak? I skoncentruj się na swoich atutach, czyli na swoich mocnych stronach. Myśl pozytywnie, bo to, co myślisz, przyciągasz do swojego życia, prawo duchowego przyciągania. Także w Tobie jest siła. Być może trzeba tutaj załagodzić pewne rzeczy, pogodzić się, aby móc wrócić do tej równowagi, aby być może są jakieś konflikty, które są zbyt bolesne. Pozwól odejść temu, co było. Musisz wykorzystać swoją moc w danej sytuacji, wykorzystać swoją magię, być może pracuj tutaj z kryształami, aby oczyszczać się podczas medytacji. Dla niektórych z Was jest tu silne nawołanie, aby zacząć pracować ponownie mocno z czakrami, aby skoncentrować się na każdej czakrze i zwrócić uwagę na to, czy jakaś część tej czakry, czy gdzieś coś nie jest przyblokowane. Postaram się na dniach stworzyć takiego posta znowu na temat czakr, na czym to polega, która czakra za co odpowiada. Postaram się coś tam Wam wrzucić na ten temat, bo ostatnio dla mnie to też jest, powraca do mnie bardzo mocno ten temat. Miej zaufanie w te znaki, które do Ciebie przychodzą z zewnątrz. Jeżeli coś się pojawia w Twoim życiu regularnie, to znaczy, że Wszechświat chce, żebyś na to zwrócił lub zwróciła uwagę. Musisz pozwolić odejść czemuś, co trzyma Cię w miejscu. Czas już na pozytywne zmiany, ale to Ty musisz podjąć działania, aby to mogło nadejść. Być może porzucić jakieś niezdrowe schematy, niezdrowe przyzwyczajenia, zaopiekować się sobą, gest pojednania. Zaopiekuj się sobą, wróć do równowagi, balansu. Zrób wszystko, co możesz zrobić dla siebie, aby czuć się na nowo, w 100% pewnym lub pewną siebie. Co robisz dla siebie, dla swojego ciała? Czy dbasz o siebie tak, jak należy? Czy czujesz, że w 100% robisz to, co jest dla Ciebie dobre? To naprawdę buduje ogromną pewność siebie, kochani. Zaufajcie mi. Kiedy dbamy o siebie, kiedy dajemy sobie miłość, kiedy stawiamy siebie na pierwszym miejscu, nagle rośnie cała nasza energia. Także postaw siebie na pierwszym miejscu i najpierw zainwestuj w siebie, zanim będziesz w stanie zainwestować w innych. Zanim być może będziecie mogli gdzieś tutaj w jakiejś sytuacji, nie wiem, podziałać, tak?
Trzeba w jakiej sytuacji wybrać pokój, gest pojednania, zrównoważyć być może jakąś sytuację rodzinną lub sytuację w pracy. Postarajcie się wyrażać artystycznie, wyrażać swoje emocje, bo są tu pewne rzeczy, które sobie kłębicie, kisicie i być może czujecie, że odbijają się one na Waszym zdrowiu, samopoczuciu, na pewnych rzeczach, które są przyblokowane. Musisz wykorzystać swoją magię, musisz wykorzystać swoją moc i być może przegadać z kimś pewne sprawy. Może to być jakiś członek rodziny. Wymaga się od Was teraz wytrwałości w jakiejś sytuacji. Zobaczmy jeszcze ważne wskazóweczki dla Was. Co jeszcze dla Was na koniec? Najważniejsze wskazówki. Wakacje. Połącz się z naturą. Zobaczcie, kochani, wszystkie te karty bardzo podobne. Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu. To Cię odmładza i inspiruje. Także bardzo możliwe, że teraz ten czas, tak, od wiosny do jesieni, będzie dla Was... Będziecie czuli, jakbyście byli na wakacjach. Być może będziecie czuli, że odzyskujecie siłę. Być może podczas właśnie tych cudownych miesięcy. Być może czeka Was jakaś podróż, kochani. Mam wakacje i podróż zaraz za tym. Podobną energię miałam w czytaniu dla kolektywu. Zresztą wodnik. Być może macie tutaj jakieś umiejscowienia w wodniku. Ostatnimi czasy w ogóle jak robię te czytania, kochani, to mam wrażenie, że te wszystkie czytania to jest ciągłość, tylko po prostu jak wchodzę w konkretne znaki, to tak jakby bardziej pokłaniamy się nad konkretnymi być może strefami, nie wiem, życia danych osób, z którymi być może macie tutaj coś wspólnego lub nad danymi strefami Waszego życia, ale ja mam ostatnio wrażenie, że ja cały czas czytam podobną historię. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a Ty zbierzesz obfity plon. Więcej czasu na łonie natury. Starajcie się, nowa droga zawodowa. Starajcie się, chciałam powiedzieć, abyście starali się przede wszystkim zadbać o siebie, o to, o swoje ciało, o to, co robicie dla siebie. Być może zmienicie tutaj pewne rzeczy. Może tu być mowa o tym, że zmienicie pracę lub miejsce zamieszkania do jesieni. Do jesieni już nastąpią te zmiany. Żegnaj stare, witaj nowe. Także jeżeli pytacie kiedy, no to widać, że tutaj pewne rzeczy będą się działy, tak? Być może jakaś podróż się odbędzie i ta podróż zmieni wiele w Waszym życiu, da Wam ważne odpowiedzi, na które oczekujecie. Musicie się otworzyć na swoje prawdziwe pragnienia, czego tak naprawdę chcecie w swoim życiu. Jest to dobry czas dla Ciebie, żeby ruszyć naprzód i żeby wykorzystać tą nadarzającą się okazję. Ostateczne wskazóweczki. Bezinteresowna miłość. Także wiesz, co masz czynić. Zaufaj Twojej duchowej mądrości, niezwłocznie podejmij działanie. Miłuj siebie i miłuj innych. Staraj się dostrzegać dobro i miłość w każdej sytuacji, bez względu na jej pozorny wygląd. Zobaczcie, kochani, przeobrażanie i uzdrowicielka. Dlaczego te silne lekcje były Wam potrzebne? Dlatego, że to jest Wasza wiedza. Tej wiedzy nikt Wam nie zabierze i nie nauczylibyście się tej wiedzy z żadnych książek, gdybyście tego nie przeszli. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci ogromne szczęście. Jesteś narzędziem uzdrawiającej mocy boskiej. Sztuki piękne. Zacznij się wyrażać poprzez twórcze zajęcia. Zacznij wyrażać swoje umiejętności, swoje talenty. Być może, jeżeli jest opcja, to przekażcie pewne obowiązki innym osobom, aby móc zrobić tu pewne rzeczy. Być może wydaje Ci się, że nie mam czasu. Kiedy ja mam to zrobić? No, ja bym chciała to, czy ja bym chciał tamto. Ale to są priorytety, kochani. Coś robisz innego w tym czasie. Zastanów się, na co wykorzystujesz ten czas. Czy może, nie wiem, nie poświęcasz zbyt wiele czasu, nadgodzin nie bierzesz, które na nic Ci się nie przydadzą, na nic Ci się nie zdadzą, bo jednak jakby nie było, zaniedbujesz siebie, bo, nie wiem, nie poświęcasz sobie uwagi. Potrzebujecie czas na to, żeby się uleczyć też. A kiedy ciągle jesteście w pędzie i w biegu i cały czas jesteście narażeni na ciągłe jakieś zewnętrzne wpływy, projekcje, bodźce, ludzi, którzy cały czas coś od Was chcą, szukają w Was jakiejś, nie wiem, odpowiedzi, wsparcia, pomocy. Być może jesteście cały czas na zawołanie innych i przez to nie macie wystarczająco czasu, żeby pokłonić się nad sobą i nad swoimi najważniejszymi sprawami. Nie ma potrzeby się spieszyć, ani robić nic na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas. Być może musisz się w tej chwili bardziej skoncentrować na tym, aby zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, lub jeśli macie dzieci, to może mówić o tym, aby spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi, aby im udzielić również pomocy. I że pomagając i opiekując się swoimi dziećmi, w ten sposób możecie uleczyć siebie, bo w ten sposób leczycie swoje wewnętrzne dziecko, które nie dostało
tej opieki, nie dostało tej uwagi, której potrzebowało. Dając pewną uwagę i opiekę swoim dzieciom, dajecie swojemu wewnętrznemu dziecku coś, co wam nie zostało dane. Boże, będę wyć. Kocham i tulę. Czuję tą energię po prostu całą sobą, kochani. Bardzo możliwe, że nie wierzycie w siebie do końca. Zostaliście wielokrotnie wykorzystani, zostaliście wielokrotnie zranieni, kiedy oddaliście całe serce w czyjeś ręce. Tak, mam tutaj empatę, silnego empatę z ogromnym sercem na tacy. Także tutaj pewne rzeczy bardzo was zmieniły. Być może dlatego właśnie musicie się w tej chwili zaopiekować sobą. Bardzo możliwe, że to, że w tej chwili odzyskujecie siłę, odzyskujecie niezależność, sorry za moje siorbanie nosem tu, po prostu czuję to tak mocno, całą sobą. Mam falę energii na całym ciele. Ja też jestem rybką, więc być może dlatego gdzieś tu łapię mocno czyjąś energię. Ale po prostu, kochani, to wiedzie was do niesamowitego sukcesu. Wy nie widzicie tego, co jest przed wami. Gdybyście mogli dziś zobaczyć to, co jest przed wami, po prostu łzy same ciekną mi z oczu, no. Musisz nauczyć się przyjmować od świata. Jesteście nauczeni tego, że przez całe życie dajecie. Całe życie byliście tylko tymi, którzy dają. A wszyscy wokół was ciągle tylko brali. Zaraz sobie osmarkam całe karty. Masakra, chusteczki mi się skończyły. Tak to jest właśnie być płaczkiem. Kochani, czarodziejska moc po prostu, no, niesamowita energia, czuję tutaj niesamowitą energię. Musicie zrzucić z siebie pewne obowiązki, pewien ciężar, aby móc otworzyć się na te nowe początki. Piękna energia, oh my gosh. Zobaczmy jeszcze z odwrotnych gwiezdnych ziaren i będziemy kończyć. Lecę. Pustka, tak, no, to jest ta pauza, o której mówimy przez cały czas. Zatrzymaj się. Przyjmij zimę, wielkie kosmiczne łono. Także w tej pustce naradzacie się na nowo, odradzacie się, kochani. Odnajdujecie w sobie te ukryte tajemnice, które były pogrzebane pod warstwą tego wszystkiego, czego się od was oczekiwało. Musieliście się zatrzymać, aby móc spojrzeć głębiej, aby móc dostrzec całe wasze piękno, całe wasze dary, to światło, ogromne światło, którego wy tak nie widzicie, które wszyscy widzą i wiedzą, jak z niego czerpać, ale wy sobie, aby coś z niego dać? O nie! Także tutaj widać, że to było niezbędne do waszej transformacji, kochani. Nie jesteś dla wszystkich. Musisz się nauczyć filtrować, kto jest dla ciebie, a kto nie. Z kim ta wymiana jest taka, jak należy? Kto daje tyle, ile ty dajesz? Gdzie ta wymiana jest równoległa? Gdzie jesteś doceniany czy doceniana za to, co robisz? Gdzie czujesz, że robisz to z pasją, z radością i wręcz słyszę bezinteresownością? Bo czujesz i widzisz i wiesz, że to daje wartość ogromną i są wokół ciebie ludzie, którzy to doceniają, którzy widzą tą piękną wartość, widzą ciebie za to, kim jesteś, nie zazdroszczą ci tego, tylko są wdzięczni Bogu, że postawił ciebie na ich drodze. Zobaczysz, że spotkasz takich ludzi w życiu, którzy będą dziękować Bogu, że mają ciebie w swoim życiu. Będą wdzięczni każdego dnia za to, że mają okazję z tobą porozmawiać, że mają okazję, nie wiem, skorzystać po prostu z twojej bliskości, z twojej energii, z twojej uwagi. Musisz uwierzyć w siebie i zobaczyć swoją moc. W tej chwili się uzdrawiacie, dlatego jest tak ważne, aby zwrócić się po prostu do wewnątrz, tak? Aby być delikatnym dla siebie, aby pozwolić sobie uzdrowić się i fizycznie, i emocjonalnie. To już się dzieje, kochani. Idziecie, zmierzacie w nowym kierunku, zmierzacie do nowej ery, do nowej rzeczywistości, do tego, gdzie marzyliście się znaleźć. Musicie tylko podtrzymać tą wizję. Wiesz, że tam się dostaniesz. Wiedz o tym, że Wszechświat zawsze ciebie trzyma, zawsze ciebie podtrzymuje i
zawsze Cię złapie w każdej sytuacji, bez względu na to, jak wydaje Ci się, że to jest bardzo zależne od Ciebie. Czasami wydaje Ci się, że spadasz, że lecisz właśnie w taką otchłań, w taką przestrzeń i nie wiesz, gdzie wylądujesz. Wszechświat Cię podtrzymuje, nie martw się, on Cię złapie. Na samym końcu Cię złapie i będziesz czuć tą radość i tą wdzięczność i tą otuchę, tą opiekę. Służ światu będąc sobą. I nie martw się, czy kogoś to razi, czy komuś to przeszkadza, czy komuś się to podoba, czy komuś się to nie podoba. To nie ma najmniejszego znaczenia. Aktywacja, kochani. Już czas. Czas się uzdrowić, uwolnić się od tego, co Wam ciąży. Bardzo możliwe, że szykują się ważne zmiany, ważne podróże. Dlatego ten czas był dla Was niezbędny, aby móc uleczyć w sobie coś, co... No, czego nie mogliście ze sobą zabrać dalej, tak? Co jeszcze tutaj? Pozwól, aby ta zmiana nadeszła. Pozwól, aby to, co jest Ci pisane, pojawiło się w Twoim życiu. Bez osądzania, bez jakichś opinii, bez strachu, bez opierania się tej zmianie. Kiedy po prostu pozwolisz, aby Wszechświat Cię złapał, wtedy stajesz się częścią tego. Wtedy po prostu tak jakby uczestniczysz w tej całej zmianie. Nie opierasz się jej, tylko w niej uczestniczysz. Stajesz się partnerem z Wszechświatem. Kiedy wspólnie działacie, wtedy to wszystko odbywa się najbardziej płynnie. Pamiętaj o tym, że zawsze jest wiele różnych opinii, aby coś, nie wiem, postrzec w jakiś sposób. Jest wiele różnych form, aby coś zrobić, aby coś dostrzec, zauważyć. Jest wiele różnych rozwiązań na pewne rzeczy. Często boimy się jakichś rozwiązań podjąć, bo boimy się, bo z reguły być może coś nie szło po naszej myśli, boimy się, że po raz kolejny pójdzie coś nie po naszej myśli i dlatego boimy się podjąć pewnych kroków. Ale czasami też tak jest, że Wszechświat będzie nas prowokował do tego, abyśmy podjęli pewne decyzje, aby coś zrobić, aby być może się uzdrowić, aby móc uzdrawiać innych, dla niektórych z Was słyszę. Co jeszcze? Być może, aby wstąpić na nową drogę zawodową, być może dotychczas już od dawna gdzieś tam czuliście, że to nie jest Wasza droga, ale jednak coś Was powstrzymywało, bo trzymacie się kurczowo rzeczy, którym jesteście oddani, tak? I jeżeli czemuś się poświęcicie, to uważacie, że to już jest na zawsze i że ja tą drogą będę iść przez resztę życia. Ale tutaj również jest tak, jeżeli Wszechświat ma dla Ciebie inny plan, kiedy będziesz się opierać, będzie Ci ciężko i będziesz cierpieć, tak? Musisz komunikować swoje potrzeby do Wszechświata, czego tak naprawdę chcesz i zacząć tańczyć razem z tym Wszechświatem w tej całej przygodzie, która się dla Ciebie odbywa. Być może wprowadzić więcej ruchu do swojego życia, więcej tańca, poczuć się częścią tej zmiany. Poczuć się silnym poprzez to, że macie pewne moce, że możecie robić pewne rzeczy. Poczuć ten wzrost Was, tak? Być może poprzez właśnie to, że poczujecie siłę, tak? Poprzez te dary, które macie, dzięki temu poczujecie, że możecie właśnie zacząć kreować, wyrażać się. Dla niektórych z Was mówi to o płodności, o dostatku. Ta czakra sakralna ponownie mi się tutaj pojawia. Może ktoś jest tutaj numerologiczną dziewiątką, może ktoś jest urodzony 9. Może ktoś ma 42 lata lub jest urodzony 42 rocznik. Ktoś może mieć 26 lat lub być urodzony 26 dnia miesiąca lub 27. 32 lata. Okej. Dobrze, czyli być może jest tutaj jakaś sytuacja związana z Waszym dostatkiem. Być może gdzieś jesteście przyblokowani na pewne rzeczy w związku z Waszym dostatkiem. Bardzo możliwe, że jest to związane właśnie z Waszą pewnością siebie, wartością siebie. Być może nawołuje się do Was, aby dostrzec swoją wartość. Bo pod względem tego, jak cenicie siebie, na jaką wartość siebie oceniacie, tyle otrzymujecie od życia. Być może czujecie, że otrzymujecie niewystarczająco, więc przyjrzyj się sobie, czy być może nie uważacie, może są jakieś pewne rzeczy, tak jak mówię, które powodują, że jest może jakaś wina, poczucie winy, albo jakieś rzeczy, które powodują, że na coś nie zasługujecie, bo coś robicie na przykład, tak jakby sami sobie może pewne rzeczy narzucacie lub wmawiacie. Musisz uzdrowić to, co należy uzdrowić. Wzrost i miłość do siebie samego to najważniejsze lekarstwo, kochani, na nasze zranione serce.
Nie możesz zrobić nic lepszego, niż zainwestować w siebie. Najlepsza inwestycja to inwestycja w samorozwój, kochani. Także kiedy dajesz sobie miłość, kiedy dajesz sobie uwagę, dajesz sobie również zezwolenie na to, aby czerpać z tego życia więcej. Postaraj się spojrzeć na siebie poprzez to, co osiągnęliście, co zdobyliście, co pokonaliście, przez co przeszliście. Było wam pisane znaleźć się w tym momencie, tu i teraz. Także odpuść całą wewnętrzną krytykę, żal, poczucie winy, wszelki osąd i napełnij to wszystko prawdą swojej duszy. Potrzebowaliście tych lekcji, zaakceptujcie to. Dajcie sobie miłość. Pamiętajcie o tym, że macie już wszystko, czego potrzebujecie, aby osiągnąć to, czego pragniecie. Odsuń na bok wszelkie oczekiwania. Być może stawiacie sobie tutaj zbyt wysokie poprzeczki. Bardzo możliwe, że doświadczyliście niejednokrotnie zawodu na kimś, tak? Być może nawet sami na sobie się zawiedliście, być może wielokrotnie, nie wiem, obiecywaliście sobie pewne rzeczy. Ktoś wam być może obiecywał. Wielokrotnie być może zawiedliście się na pewnych rzeczach. To wszystko tyczy się oczekiwań, tak? Czyli są tutaj pewne oczekiwania. Nie chodzi o to, żeby mieć oczekiwania, chodzi o to, żeby po prostu być wdzięcznym. Więcej wdzięczności, a mniej oczekiwania. Do kogo się porównujecie? Dlaczego się porównujecie? Każda droga jest inna, życie każdej osoby jest inne i każdy z nas ma tutaj inną misję na tej planecie. Postaraj się mieć w sobie więcej wdzięczności. To pomoże ci również powrócić do tego spokoju. Kiedy nie masz tych ciągłych oczekiwań, wymagań, ciągłych jakichś takich prowokatorów małych, wtedy możesz znaleźć więcej miejsca na spokój. Spokój powoduje, że zaczynamy ufać. Dzieje się to wtedy, kiedy poddajemy się, kiedy odpuszczamy, kiedy przestajemy się koncentrować na tym, aby kontrolować wszystko. Kiedy koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tych rzeczach, które możemy sami kontrolować. Kiedy nic nie oczekujesz, wtedy możesz być wdzięczny za wszystko. I wtedy możesz mieć ogromną wdzięczność za wszystko, co przychodzi do Twojego życia. Postaraj się przestać oczekiwać. Miej w sobie więcej wdzięczności i zaufania, że wszystko dzieje się dokładnie tak, jak należy. Zaufaj, że przyjdzie do Twojego życia wszystko, czego potrzebujesz w odpowiednim momencie. Przestań sobie teraz tę głowę zatruwać, bo nie jest Ci to potrzebne do niczego. Zamiast wypełniać swój dzień i swoją przestrzeń jakąś, nie wiem, pracą, tak? Słyszę takie busy, 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 busy. Postaraj się zacząć kreować więcej miejsca, więcej przestrzeni w swoim, nie wiem, planie dnia na to, aby pobyć w swoim sercu, w swoich myślach, w swoim uleczaniu, tak? Nie w swoich myślach, czyli pobywać w swojej głowie w strachu. Tylko aby pobyć po prostu w sercu, czego pragniesz, zacząć, tak, bo wiadomo, nasze serce i głowa muszą być połączone, w jaki sposób manifestujemy pewne rzeczy do swojego życia, tak? Może trzeba oczyścić troszeczkę swoją przestrzeń, zrobić porządki w rzeczach, którym poświęcacie dużo czasu. Może spędzacie zbyt wiele czasu, nie wiem, oglądając jakieś seriale albo, nie wiem, słuchając jakichś rzeczy, które nie są dla Was dobre. Być może zbyt wiele czasu spędzacie, może niektórzy z Was są uzależnieni od słuchania tarota. Być może niektórzy... Znaleźć równowagę, cokolwiek by to nie było. Być może robicie jakieś niezdrowe rzeczy na co dzień, które wiecie, że nie są dla Was dobre. Wyjść trochę więcej na zewnątrz, poruszać się. Wprowadzić trochę więcej energii do Waszego życia i równowagi. Wróć do wewnątrz. Potrzebujesz spędzić trochę czasu w ciszy. Zrób miejsce na to, aby odzyskać klarowność w swoim życiu. Pamiętaj o tym, że musisz pokłonić się nad swoimi pewnymi darami. Być może należy zacząć rozwijać coś, co umiecie, coś, co potraficie i pokłonić się nad tym darem bardziej i zacząć kreować coś z tym. Skoncentruj się na swoim wzroście. I zastanów się dzisiaj, czy Twoje życie jest odbiciem Twoich wartości życiowych, czy jest zgodne, tak, słyszę, przede wszystkim z Twoimi wartościami życiowymi. Być może coś tutaj trzeba przeorganizować, zmienić pewne priorytety. Być może poświęcacie więcej czasu na inne rzeczy, niż powinniście. Być może potrzebujecie więcej takiej konekcji, słyszę, soul to soul, czyli w cztery oczy z kimś porozmawiać.
więcej kontaktu, mówię, może z dziećmi, z innymi osobami. Być może jakaś część Ciebie przeprasza za jakąś prawdę. Może czujecie, że robicie coś tutaj i staraj się zaufać w to, co czujesz. I przyłapuj siebie za każdym razem na tym, kiedy przepraszasz za swoją prawdę, kiedy przepraszasz za to, kim jesteś, co czujesz, co myślisz. Bądź na tyle odważny, aby mówić swoją prawdę. Niezależnie od tego, czy ktoś Cię zrozumie, czy nie. To nie o to chodzi. To chodzi o to, aby wyrazić siebie. Inni nie mają z tym problemu. Wyrażają siebie na różne sposoby, kochani. I te przyjemne, i te mniej przyjemne. Ty też naucz się wyrażać. Bądź też taką latarnią dla innych. Dzieląc się swoją prawdą, dzieląc się swoją prawdą. Może czujecie, że nie powiecie pewnych słów tak, jak należy. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Ważne jest, kochani, żebyście wyrazili to, co macie do wyrażenia. Ego odstaw na bok. To nie jest ważne, kto co pomyśli, jak na to spojrzy, jak Ty wyglądasz w tym momencie, czy nie wyglądasz. To nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o prawdę Twojej duszy. Kiedy Ty wyrażasz swoją prawdę, dajesz innym zezwolenie oraz budzisz w nich odwagę do wyrażania swojej prawdy. W ten sposób możesz dać innym w jakiś sposób zezwolenie na to, aby się wyrazili. Pamiętaj, że jest miejsce dla wszystkich z nas. Także miej w sobie odwagę, aby mówić to, co czujesz. Bardzo możliwe, że musisz otaczać się ludźmi, którzy są po prostu, którzy z Tobą rezonują, tak? Ludzie z wielką mądrością powinni się otaczać ludźmi z wielką mądrością. Także postaraj się determinować to, tak? Postaraj się przywiązywać uwagę do tego, kim się otaczasz. Pamiętaj o tym, że ludzie, którymi się otaczamy, determinują to, kim się stajemy. Jesteśmy wypadkową 5 osób, którymi się otaczamy. Także zastanów się, czy ludzie, którymi się otaczasz, tak? Czy którzy otaczają Ciebie, czy to są ludzie, którzy Ciebie inspirują, czy to są ludzie, którzy w Ciebie wierzą, czy to są ludzie, którzy pomagają Ci wstąpić w Twój najwyższy potencjał, najlepszą wersję Ciebie. Być może jest tutaj wiele rozpraszaczy wokół Was, wiele osób, które próbują Was odciągnąć, lata mi tutaj jakiś bzyczek i właśnie mnie rozprasza od tego czytania, także być może też czujecie, że macie jakieś osoby wokół Was, które są rozpraszaczami, przez które nie możecie się skoncentrować na tych ważnych rzeczach. Zastanów się lub zrób jakąś listę, czego pragniesz, jakie wartości powinny te osoby w sobie mieć, które otaczają Ciebie. I być może warto zastanowić się nad tym, kto nie może już dłużej być w Twojej przestrzeni, kto narusza Twoją przestrzeń i kogo możesz po prostu lubić lub kochać z daleka. Może mieć to silny związek z Twoją czakrą serca, może być tutaj gdzieś ktoś, być może w jakiś sposób płynął na Was, że zablokowaliście swoje serce, dlatego być może odcinacie się od pewnych osób. Dobrze, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że otrzymaliście tutaj to, po co się pojawiliście i że wszystko jest jasne. Jak zwykle ostro przegięliśmy z czasem. Za każdym razem później mi to schodzi nie wiadomo ile czasu, zanim mi się to zgra, no ale nic. Staram się zawsze do samego korzenia sprawy dojść. Mam nadzieję, że Wy też to widzicie i mam nadzieję, że Wy też to doceniacie, że nie zostawiam Was w połowie z milionami pytań. Nie zależy mi na tym, kochani, żebyście do mnie przychodzili i szukali u mnie czytań prywatnych i tak dalej, bo to jeżeli szukasz odpowiedzi, to znajdziesz ją tutaj. Nie robię tego, kochani, żeby, nie wiem, wiecie, to jest dla Was, to są dla Was tylko wskazówki i podpowiedzi. Mi pomogło to w najgorszych momentach mojego życia. I Bóg chciał, abym prowadziła innych w ten sam sposób, więc po prostu to robię. Być może Wy również macie pewne dary, które odkrywacie, być może Wy również będziecie prowadzić ludzi w życiu i o to chodzi, aby ludzi nauczać, jak mają sobie sami radzić, tak? Nie robić kalek z ludzi, niektórych słyszę. Nie robić kaleki z człowieka drugiego. Kiedy ktoś do Ciebie przychodzi i mówi, a co oznacza ten numer i ten numer? I Wy szukacie ten i piszecie. To dla każdego oznacza ten numer co innego, także Ty musisz przywiązywać uwagę na to, co to oznacza dla Ciebie. Bo dla innej osoby to może oznaczać zupełnie co innego. Z każdym z nas Wszechświat porozumiewa się w zupełnie inny sposób. Z każdym z nas ma Wszechświat swój własny, zupełnie inny i oryginalny język, bo Bóg wie najlepiej, co do nas dotrze. Bóg wie najlepiej, czego my potrzebujemy, co z nami rezonuje, co my wychwycimy. Inne rzeczy będą rezonowały z nami, niż będą rezonowały z innymi osobami. Także każdy z nas musi się nauczyć wychwytywać własne znaki. Oczywiście szukajcie możliwości, podpowiedzi, wskazówek,
ale niech to będzie tylko potwierdzenie tego, co wy czujecie. Jeżeli coś słyszycie, widzicie i tak dalej, co nie jest wasze, błagam, abyście nie projektowali tego do swojego życia. Dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za dziś. Jeśli tak jeszcze raz coś z wami rezonowało, zostawcie komentarz, czyje to było, skąd mnie oglądaliście i czy tutaj powracacie. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka, tak, bo to ma ogromny wpływ na nasze zasięgi. Subskrybujcie koniecznie, jeżeli tego nie zrobiliście, aby nas nie zgubić, abyście otrzymywali powiadomienia za każdym razem, kiedy coś tutaj opublikuję. I podzielcie się tym kanałem, kochani, ze swoimi znajomymi, z innymi osobami, które mogą potrzebować takich oto wskazóweczek. Także dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam was, buziaczki, pa pa!